Prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski chce przeprowadzić analizę w sprawie potencjalnych kierunków poszerzenia granic Tczewa. Jego poprzednik, czyli Mirosław Pobłocki, planował włączyć do miasta Rokitki i Śliwiny. Obecny włodarz nie wyklucza, że zamiast tych miejscowości w grę mogłoby wchodzić Bałdowo i Knybawa. Ostatnio w marcu pytaliśmy ówczesnego prezydenta Mirosława Pobłockiego o poszerzenie granic Tczewa o Rokitki i Śliwiny, które zapowiadał już od 2019 roku. Pół roku temu włodarz odpowiedział, że wciąż działał w tej sprawie, choć był ograniczony przez negatywne stanowisko poprzedniego obozu rządowego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, które nie popierało tego pomysłu. Mirosław Pobłocki liczył na to, że nowa centralna władza zwana Koalicją 15 października pozytywnie oceni pomysł powiększenia Tczewa. W międzyczasie w naszym mieście zmieniła się władza lokalna. Nowy prezydent Łukasz Brządkowski, podobnie jak jego poprzednik, uważa, że powiększenie miasta jest nieuniknione. Opowiedział o tym w programie Pytania do prezydenta. To jest jedno pytanie zasadnicze, czy miasto Tczew ma możliwości rozwojowe? Ze względu na swoją ograniczoną powierzchnię nie ma. Po prostu. Ta przestrzeń w mieście się kończy, więc będziemy musieli... No mamy te sady bałdowskie, ale to zupełnie z drugiej strony, tak? Sady bałdowskie są, już część sadów jest wykupiona przez Pomorską Strefę, jest przeznaczona pod zabudowę, de facto pod przemysł. Druga część sadów jeszcze nie ma planu zagospodarowania, ale prawdopodobnie będzie to budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, w tym może być budownictwo też komunalne, ale to tyle, jeżeli chodzi o tereny rozwojowe. Gdzieś są wykupywane te pojedyncze działeczki jeszcze na terenie miasta, ale najpierw byśmy chcieli przeprowadzić analizę, w którym kierunku miasto może i powinno się rozwijać. Prezydent Brządkowski uważa, że wchłonięcie Rokitek jest jednym z możliwych kierunków, ale według niego nie jedynym. Ale jeżeli pomyślimy o jeszcze latach wcześniejszych, to przecież były plany, które mówiły, że Tczew powinien się kończyć na drodze krajowej 22, czyli tutaj była mowa o Bałdowie i Knybawie. Jest też kiedyś miasto Tczew historycznie do powiatu tczewskiego, w latach 70. jeszcze należały tczewskie łąki, czyli Tczew rozwijał się w stronę północy, ale ja bym wolał się oprzeć na jakiejś analizie kierunków rozwoju miasta, które by wskazywało, w których kierunkach miasto może się rozwijać, bo jeżeli chodzi o Rokitki, to jest kwestia, czy są tam jeszcze tereny rozwojowe dla miasta, czy de facto przejęcie Rokitek to jest tylko przejęcie podatków, tak mówiąc w dużym skrócie. Bo przejmujemy już coś, co jest stworzone, jest infrastruktura, ale tu na pewno chcemy przeprowadzić analizę i przede wszystkim rozmawiać z naszymi sąsiadami, czyli z wójtem i z gminą, bo to jest proces długotrwały i ja naprawdę chciałbym, żeby to się odbywało. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie na to zgoda, za naszym obopólnym porozumieniem. Nie chcemy naprawdę wojować z gminą. Nie spodziewam się, żeby porozumienie bo my jesteśmy i tak bardzo mocno już połączeni. A jeśli nie będzie porozumienia, bo ja nie wierzę, żeby było porozumienie w tej kwestii. Na razie w ogóle jakby tematu nie ma na stole, więc ciężko mówić o porozumieniu. My przeprowadzimy pewnie taką analizę, ale będziemy na każdym etapie rozmawiali z wójtem, z gminą i zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest temat, który się pojawia przez wiele lat i na pewno przez wiele kolejnych lat nie uda się tego sfinalizować. Szczególnie tak jak pan dyrektor mówi, jeżeli gmina nie będzie chciała oddać swojego terenu, do czego ma pełne prawo, no to tutaj będzie wtedy kłopot. Ale na razie się zastanówmy nad tym w ogóle, w jakim kierunku rozwijać miasto i wtedy będziemy mogli z gminą rozmawiać pewnie o konkretach, ale tutaj w takiej pełnej otwartości, bo gminę będziemy zapraszali moim zdaniem do każdego etapu tej naszej analizy. Dopytaliśmy prezydenta, kiedy zostanie wykonana wspomniana analiza. Pomyślimy o tym, na razie się zastanowimy, bo możemy dużo informacji zebrać wewnątrz Urzędu Miejskiego, chodzi o plany planistyczne inne i wtedy zrobimy sobie taką specjalną naradę, bo to jest decyzja strategiczna dla miasta. Jeżeli okaże się, że możemy już ją przeprowadzić w przyszłym roku, to trzeba będzie zabezpieczyć odpowiednie na to środki finansowe. Ale to jest jakby kwestia troszeczkę dalszej przyszłości, nie teraz, nie na teraz. No, ale wydaje mi się, że niezmiernie ważna. W tej kadencji będziemy musieli ten proces rozpocząć.